Tomasz Dasuj. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Kolej Wizja. Zobaczcie, co specjalnie dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Na pewno jak zawsze będzie ciekawie. Zapraszam. Na targach transportu, spedycji i logistyki Silesia TSL Expo Republika Czeska będzie obecna jako nasz kraj partnerski. Targi odbędą się 14 i 15 kwietnia w Sosnowcu. Impreza ta co prawda nie będzie się ograniczać do tematyki kolejowej, ale obecność takich firm jak PKP Cargo, PKP LHS czy CTL Logistics gwarantuje zainteresowanym tym tematem, że warto tu przyjść. Natomiast 11. edycja Czech Rail Days, czeskich dni kolejowych, już w nazwie mówi, że wystawcami będą wyłącznie firmy kolejowe. Impreza odbędzie się od 14 do 16 czerwca w Ostrawie. Tak jak przed rokiem, wśród wystawców nie zabraknie również polskich firm. Najważniejszą imprezą tego roku będzie 9. edycja targów Trako, zapowiadanych na dni 11 do 14 października bieżącego roku w Gdańsku. Targi te od lat organizuje się na zmianę z największymi targami kolejowymi świata, InnoTrans w Berlinie. W tym roku spółka Targi Berlińskie postanowiła przełamać tradycję i nie czekać 2 lata na kolejną edycję InnoTrans, ale zaoferować dodatkowe targi do prezentacji wyposażenia wnętrz pojazdów szynowych. Impreza ta nie cieszyła się jednak zainteresowaniem, a więc w aktualnym katalogu wystaw berlińskich została wykreślona bez większego szumu. Prezydent Republiki Węgierskiej Paul Schmidt 23 marca bieżącego roku był gościem honorowym jednej z oficjalnych ceremonii w Poznaniu. Tego samego dnia inwestorzy projektu budowy zintegrowanego centrum komunikacyjnego w miejscu obecnego dworca głównego, czyli przedstawiciele grupy PKP SA oraz dewelopera Trigranit, otrzymali formalną decyzję środowiskową i podpisali umowę z miastem na współfinansowanie budowy dróg wokół dworca kolejowego. Trigranit to spółka węgierska, a prezydent Węgier pan Schmidt zapewnił, że to dobry partner. Realizacja szacowanego na 160 milionów euro projektu ma ruszyć 1 czerwca bieżącego roku. Od 2 lat niemiecka kolej Deutsche Bahn prężnie działa na polskich torach pod nazwą DB Schenker Polska jako spółka stworzona na bazie wcześniej prywatnego przewoźnika PCC Rail. 22 marca bieżącego roku spółka PKP Cargo poinformowała o rozpoczęciu realizacji samodzielnych przewozów towarowych na terenie Niemiec. PKP Cargo, według nieoficjalnych informacji największy polski przewoźnik i drugi największy przewoźnik kolejowy w Unii Europejskiej, właśnie uruchomił 6 razy w tygodniu polsko-niemieckie przewozy między zakładem produkcyjnym samochodów marki Fiat w Tychach, a Elstal w Ustemark koło Berlina, centralnym punktem logistycznym obsługującym te przewozy. Stamtąd są one kierowane dalej, albo do Antwerpii na Grimaldi Europa Terminal, albo do techniczno-logistycznego centrum Mosolf w Etzin. Składy ciągną wielosystemowe lokomotywy Trax serii EU43, niemiecka nazwa to BR186 firmy Bombardier, będące w posiadaniu PKP Cargo. Jednocześnie Polskie Koleje Państwowe SA opublikowały zaproszenie do negocjacji w sprawie kupna 50% plus jednej akcji spółki PKP Cargo SA. Rodzi się pytanie, dlaczego ją prywatyzować, skoro w 2010 roku zanotowała zysk w wysokości 60 milionów złotych i jeździ teraz nawet po Czechach czy Niemczech. Ewentualny inwestor z jednego z tych krajów mógłby zlikwidować kursy po własnym terenie i w tym przypadku pieniądze wydane na rzecz licencji i koncesji poszłyby na marne. A może właśnie o to chodzi, o przekonanie inwestorów z tamtych krajów, że powinni wziąć udział w procesie prywatyzacyjnym, żeby utrata monopolu na przewozy we własnym kraju nie była zbyt dotkliwa. Katastrofa w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima może nieść za sobą znaczny wzrost kosztów energii dla niemieckiego państwowego przewoźnika Deutsche Bahn. Po tragedii w Japonii kanclerz Niemiec Angela Merkel zleciła natychmiastowe wyłączenie 7 najstarszych niemieckich elektrowni atomowych, będących o wiele gorzej przygotowanych na takie katastrofy, wypadki czy ataki terrorystyczne niż elektrownie w Japonii.
Niemiecka Kolej jest największym pojedynczym odbiorcą prądu w Niemczech. Rocznie potrzebuje 16 godzin terawatowych prądu. 22% tego prądu obecnie wytwarzają elektrownie atomowe. Prąd kolejowy posiada własną częstotliwość. W niemieckich elektrowniach atomowych jest on obecnie wytwarzany jedynie przez wyłączony teraz zakład Neckar Westheim 1, gdzie jedna turbina pracuje wyłącznie dla kolei, oraz w zakładzie sąsiednim Neckar Westheim 2. Leciwy zakład numer 1 miał być zastąpiony przez nowoczesną elektrownię węglową budowaną w mieście Datteln, ale obiekt ten z powodu uchybień na tle prawa budowlanego może nigdy nie produkować prądu. Brak alternatywy oznacza, że niemiecka kolej będzie zmuszona pilnie wybudować nową podstację transformatorową za około 46 milionów euro. Zamiast tego ekolodzy proponują, żeby Deutsche Bahn wyposażyła wszystkie dachy dworców i warsztatów w kolektory słoneczne, a na terenach przytorowych kolej powinna zainstalować wiatraki elektrowni wiatrowych. Po amortyzacji inwestycji kolej mogłaby nawet zarobić, a przede wszystkim uniezależniłaby się od koniunktury politycznej oraz cen energii. Już obecnie DB stara się o wizerunek proekologiczny. Dla klientów takich jak koncern Audi, DB realizuje przewozy 3 razy w ciągu dnia przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. Klienci biznesowi, tacy jak niemiecki rząd czy McDonald's, hurtowo kupują dla swoich pracowników tzw. ekologiczne bilety. Dwudziestego 3 marca tego roku walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Intercity powołało na stanowisko prezesa spółki Janusza Malinowskiego. Stanowisko członka zarządu obejmie były prezes zarządu PKP Przewozy Regionalne Tadeusz Matyla. Poprzedni prezes PKP Intercity Grzegorz Mędza pod koniec stycznia bieżącego roku zrezygnował ze swojej funkcji po ostrej krytyce jego firmy związanej z zimowym chaosem komunikacyjnym na polskich torach. Janusz Malinowski wcześniej był wicedyrektorem Biura Strategii PKP SA. Na początku lutego tego roku przejął w PKP Intercity stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za tabor. Wiceminister infrastruktury Andrzej Masel wystawił Malinowskiemu pozytywną ocenę. Jego praca już zaczęła przynosić wymierne efekty, powiedział minister. PKP Intercity ma wreszcie wystarczającą liczbę lokomotyw, by obsługiwać swoje połączenia. Na stanowisku prezesa Janusz Malinowski, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Radomskiej, ma się zająć poprawą reputacji spółki PKP Intercity oraz dalszym rozwiązywaniem jej problemów z taborem. PKP Intercity to trzeci pod względem liczby pasażerów kolejowy przewoźnik w Polsce. W 2010 roku spółka poniosła stratę w wysokości 150 milionów złotych. Monika Sędzierska, witam serdecznie. Co ja tu robię, spytacie? Stoję w bezpiecznej odległości od krawędzi peronu. A to jest właśnie nasz dzisiejszy temat. Niedawno jeden z internautów napisał na stronie redakcji Kolej TV. Oto cytat. Pani prezenterka notorycznie staje za blisko krawędzi. Niezbyt bezpiecznie takie pokazywanie tego. Koniec cytatu. Na pewno nie jest to wina pani Dagmary. Z pewnością operator szukał po prostu ciekawych ujęć. Czekanie na peronie to oczywiście nie jest wcale błahy temat. Udowodni to nasz pierwszy materiał. W ostatnich 5 latach w Niemczech doszło do 25 poważnych wypadków na peronach. Część z nich zakończyła się skutkiem śmiertelnym. A wszystko to przez powiew wiatru, przez silne wiry, które powstają w trakcie przejazdu pociągu. A Niemcy przecież wiedzą, że pociągi potrafią pędzić z prędkością ponad 200 km na godzinę. Może rozmawiał akurat przez komórkę, może szukał czegoś w torbie, kiedy pociąg ICE wciągnął go pod koła. Zginął natychmiast. Na peronie zauważyłem starszą panią mówiącą półgłosem do siebie: gdzie jest mój mąż? Patrzyła na peron, a wszędzie dookoła leżały szczątki jej męża. Nie można tego opisać inaczej, tak. I wtedy krzyczała przejmująco: nigdy w życiu nie usłyszałem takiego krzyku.
Publiczna niemiecka telewizja WDR poprosiła Urząd Nadzoru Kolejowego EBA w Niemczech o dane statystyczne. W ciągu ostatnich 5 lat na peronach Niemiec doszło do 25 wypadków z powodu zbyt bliskiego stania przy krawędzi, część z nich ze skutkiem śmiertelnym. Przyczyny kolejnych 8 wypadków są jeszcze badane, a 2 ostatnich śmiertelnych wypadków statystyka EBA jeszcze nie uwzględniła. Naukowiec z niemieckiego Zakładu Lotnictwa i Astronautyki profesor Andreas Dillmann wyjaśnia problem. Na przodzie lokomotywy stwarza się strefa nadciśnienia. Powietrze jest przekierowane na bok i przyspieszone. Na bokach, w rejonie podwozia oraz między wagonami wytwarza się strefa podciśnienia. Takie zjawisko nadciśnienie i podciśnienie blisko siebie jest bardzo niebezpieczne. Stojący na peronie pasażer może być wciągnięty przez pociąg pod koła. Na wszystkich peronach niemieckiej kolei wiszą znaki ostrzegawcze. Razem z prezesem organizacji podróżujących koleją ProBahn, Klausem Peterem Neumannem, chcemy sprawdzić na berlińskiej kolei miejskiej, czy podróżni znają znaczenie tych znaków. Idę schodami w dół na peron. Przede wszystkim muszę się zorientować, który pociąg odjeżdża z którego peronu. Nie mam głowy na szczegółowe sprawdzanie, co za znaki czy napisy widnieją na kolumnach. Potem wzrok kieruję na biletomat, bo muszę kupić bilet. Znowu nie zwracam uwagi na ważny znak ostrzegający mnie przed zbyt bliskim przebywaniem na krawędzi peronu. Na dodatek ten znak pokazuje elektrowóz. Elektrowozów tutaj nie ma, więc mogę myśleć, że ten znak mnie nie dotyczy. Czy pan wie, co oznacza ten znak? Nie umieć niemiecki. Mało znam niemieckiego. A jaki jest pana język? Norweski. No tak, to Berlin, miasto turystów. Uważaj na odstęp. Nie wolno stać zbyt blisko krawędzi. Świetnie. A może pani wie, co to za znak? Po co nie jestem stąd? To znaczy, no nie wiem dokładnie. O ile to możliwe, prosimy nie wskoczyć na tor. Tak chyba. Nie wpaść na tor. A może państwo? Nie stój zbyt blisko krawędzi, bo możesz spaść na tory. Chyba tak. Nasz niereprezentatywny sondaż pokazuje, że oprócz jednego turysty z Norwegii nikt tak naprawdę nie rozumie tego ważnego znaku. O powstających wirach w trakcie zbliżania się pociągu nie usłyszeliśmy ani słowa. A jak prezes organizacji niemieckich klientów kolei ocenia ten problem? Man muss feststellen, wenn man hinter dem Sicherheitsstreifen steht. Jeśli stoimy w zakazanej strefie krawędzi peronu, powstający wir zbliżającego się pociągu nie zawsze jest znaczący. W holach dworcowych wir jest często silniejszy niż na peronach na otwartym powietrzu, ale siła wiru wzrasta z prędkością i szczególnie mocny jest jego efekt w przypadku przejeżdżającego pociągu towarowego, kiedy każdy wagon składu ma inny gabaryt. Podróżny nie wie, z jaką prędkością nadjeżdża pociąg i jaki to będzie skład. Stąd musi po prostu stać w bezpiecznej odległości od krawędzi i w żadnym przypadku nie siadać na krawędzi, bo to też się zdarzyło i było przyczyną jednego ze śmiertelnych wypadków. Poprawne zachowanie się w pobliżu toru to również zadanie edukacyjne w szkołach. Film animowany Szansa Oliego powstał właśnie w tym celu. Przedstawia przygody młodego ucznia Oliego, którego przyjaciółka ginie podczas niebezpiecznej zabawy na torach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niemiecka kolej informuje w komunikatach przez megafony o każdym zbliżającym się pociągu, nawet takim, który się nie zatrzymuje. Ale przepisy te wymagają komunikatów jedynie w przypadku prędkości pociągu powyżej 160 km na godzinę, no i nie ostrzega się konkretnie przed wirami. Zdaniem rzecznika klientów kolei treść komunikatów należy sprecyzować, a oprócz komunikatu dźwiękowego przydałyby się dodatkowo świetlne sygnały. Ale najważniejsze jest, że podróżny musi także sam zadbać o własne bezpieczeństwo. Sicherheit hat auch immer etwas damit zu tun, dass man selbst mitdenkt. Podróżny musi włączyć własny rozum. Żądanie, żeby każdy przejeżdżający pociąg zmniejszał prędkość, nie jest realne. To by znacznie wydłużyło czas kursowania pociągów i doprowadziło kolej poza strefę konkurowania z transportem kołowym. Kolej może jedynie mieć nadzieję, że klient na znak ostrzegawczy wycofa się z niebezpiecznej strefy peronu.
Czyli co? Wniosek jest taki, że warto zachować bezpieczną odległość od krawędzi peronu. Pociągi jadące z prędkością 200 km na godzinę to w Niemczech już wcale nie rzadkość. Ale również w Polsce musimy powoli przyzwyczajać się do szybkich pociągów. No, przynajmniej o ile PKP zrealizuje swoje ambitne plany. Obecnie w różnych regionach trwają konsultacje odnośnie tras kolei szybkiej prędkości. Zapytaliśmy w Poznaniu, co to oznacza. To są koleje prędkości, które wymagają odpowiednich technologii, techniki. Jeżeli tak, no to są pewne uwarunkowania przeprowadzenia, pobudowania tych linii, po których te pociągi kursowały. Prowadzi to PKP PLK w Warszawie, utworzono specjalne biuro dużych prędkości. Ono w przetargu za pieniądze unijne wybrało firmę, wygrała firma hiszpańska, która przeprowadza konsultacje przebiegu tej linii. Są trzy trasy proponowane do przebiegu, co nie znaczy, że może nie być innej trasy. Przez Wielkopolskę i to również poza dyskusją, tak jak dyskusją o tym, czy ma być, czy nie ma być, to jest to, że ta kolej ma przebiegać w pobliżu aglomeracji i ma obsługiwać aglomerację również Kalisko-Ostrowską. Dyskusje, które są, że tak powiem, żywe, wywołuje problem podejścia szybkiej kolei do Poznania i wyjścia z Poznania. My byśmy oczekiwali, że te koleje dużej prędkości nie będą się ograniczały wyłącznie do terenu Polski, ale będą również włączone w system kolei dużych prędkości zachodniej. I mamy tutaj myśl taką, żeby zostały włączone to z Poznania, przedłużone w kierunku berlińskim. Pod koniec lutego tego roku odbyła się pierwsza tura konsultacji planów budowy trasy kolei dużej prędkości z zainteresowanymi władzami terenowymi. Na ich podstawie powstaje druga propozycja co do jej przebiegu, którą władze będą dalej opiniować. Wszystkie uwagi i konsultacje zakończą się utworzeniem dokumentu Studium Wykonalności. Odtąd do rzeczywistego rozpoczęcia robót będzie jednak jeszcze długa droga i to nie tylko z powodu dużych kosztów projektu. Tego typu inwestycje są budowane według specustawy, gdzie są przymusowe wywłaszczenia. Natomiast sam proces przygotowania budowy i oddziaływanie na środowisko to jest dość skomplikowany. Tak samo jak w Niemczech te środowiskowe, ptaszkowe i tym podobne problemy będą przy autostradach, tak samo tutaj będą, że ten element czasem będzie powodował, a w Polsce żeśmy już mieli przykład Augustowa, że skierowania czasami czy obejścia innym terenem. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i poczekać, czy w trakcie dalszego procesu planowania nie dowiemy się czasem o rzadkich gatunkach zwierząt czy roślin, o których istnieniu przed budową kolei nigdy z nas nie miał pojęcia i one będą stanowić dalsze przeszkody. Serdecznie dziękuję, że byliście Państwo z nami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie naszego magazynu za tydzień. Do zobaczenia.